Cześć, witam wszystkich. Moi drodzy, jak zawsze na początku, zapraszam na zakupy do sklepu snumizmatyka.pl, internetowy sklep dla kolekcjonerów. Link do tego sklepu znajdziecie w opisie pod filmem oraz kod rabatowy w wysokości 10%. Kod brzmi Rostek 2024. Kod jest ważny do końca roku, jest wielokrotnego użytku. Wejdźcie na stronę, przeżyjcie ofertę sklepu, a może coś uda Wam się znaleźć, co potrzebujecie. Także zapraszam do sklepu. Oczywiście zapraszam także do czytania opisu pod filmem. Moi drodzy, dzisiaj będzie złotówka z 1965 roku na filmie. I jak zawsze przejdziemy sobie do opisania monety. A więc waga 2,12 grama, moneta ma średnicę 25 mm, moneta jest wykonana z alupolonu. Proszę pamiętać, że alupolon jest to nie dość, że wynalazek polski, to jeszcze jest to odmiana aluminium. Rant, bok, obrzeże ząbkowane, stempel zwykły, moneta obiegowa. Projektantami tej monety byli trzej panowie. Awers zaprojektował Andrzej Peter, a rewers Józef Koreń i Anton Ham. Moneta roku 65, 1 zł, czekała aż 8 lat na swoje wybicie, gdyż wzór z roku 57 roku był to jedyny wzór aż właśnie do 65, czyli 8 lat czekano na wybicie monety jednozłotowej. A nakład, moi drodzy, jest to 15 milionów, 15 tysięcy sztuk. Nakład naprawdę niewielki. Opiszmy sobie awers. Jak widzimy, w centralnym punkcie umieszczono godło orła bez korony. Poniżej mamy rok bicia. W otoku mamy Polska Rzeczpospolita Ludowa. Dwa przerywniki w formie kropek oraz pod łapą orła znajduje się znak mennicy warszawskiej MW. W otoku mamy pół perełki. Na rewersie, jak widzimy, mamy cyfrę 1, skrót nazwy nominału Zyły. Mamy tutaj, moi drodzy, i zapomniałem, jak się mówi. Gałązkę laurową w formie łuku, przewiązaną, przepasaną wstążką lub wstęgą, i tutaj także w otoku znajdują się półperełki. Niby nakład niewielki, a dość sporo osób wymyślało, że ta moneta jest droga. Otóż nie, moi drodzy, moneta wcale nie jest droga. Przejdziemy sobie zaraz do Allegro. I moi drodzy, jak widać, mam kup teraz 1,65 zł. No i 1100 zł. Absolutnie, moi drodzy, ta cena jest wyrwana, nie wiem, z kosmosu. W takiej cenie to można sobie kupić w dość wysokim MS-ie, MS66, 7 za takie pieniądze. Tutaj za luz ktoś chce 1100 zł. Jest to absurd. 395 zł jak najbardziej jest to cena do zaakceptowania. Opis jest, że rzadszy rocznik. Naprawdę bardzo ładna moneta. Następna to samo, 395 zł, także warto. Zobaczcie, jak nowa, odświeżona strona Allegro i jej wyszukiwarka działa. 10 zł tu jest, dlatego że jest tu 65 rok napisany, więc to pieruństwo i tak wyszukuje nie to, co bym naprawdę chciał. Zobaczmy, tu już takie słabsze stany, 199 zł, absolutnie. Moi drodzy, skoro stan pierwszy 395 zł, a ktoś chce już za stan, no powiedzmy, no po zdjęciu
Ciężko stwierdzić, no ale nie jest to piękny stan, więc 199 zł nie dałbym w życiu. 109 zł. No, zobaczcie tą wyszukiwarkę. Następna moneta z 65, następna, następna i znowu złotówki. No jest to... No dobra, Allegro to Allegro. Naprawdę słabo to wygląda. A my sobie przejdźmy, moi drodzy, do OneBit. Moi drodzy, jak Wam się teraz wyświetla, moneta 1 złotowa z 1965 roku, stan zachowania 1, naprawdę bardzo ładny egzemplarz, cena wywoławcza 90 zł, a moneta sprzedała się za 426 zł, także mamy tutaj mniej więcej porównanie do Allegro. Także, jak widzicie, można też sprzedawać w normalnych cenach, nie tylko w zawyżonych na Allegro. Teraz przejdziemy sobie do monety w gradingu. Jak Wam się teraz wyświetla? 1 zł z 65 roku. NGC MS66. Naprawdę ładny egzemplarz. Proszę pamiętać, że nie jest to max. Max jest chyba teraz 67. Ale to mniejsza z tym. I moi drodzy, cena wywoławcza za tą monetę w slabie 150 zł, a moneta sprzedała się za 1180. Także jak widzicie, na Allegro ktoś sobie życzy 1100 zł za monetę bez gradingu, za praktycznie takie same pieniądze jak monety w gradingu. Także duże pieniądze za ten rocznik, ale tylko, przepraszam, ale tylko i wyłącznie w gradingu. Także, moi drodzy, jest to na tyle. Aha, zanim zakończę, chciałem tylko przypomnieć, że u mnie teraz będą filmy tylko i wyłącznie w niedzielę. Przez to, że, no, przepraszam Was, moich stałych oczywiście oglądających, przepraszam Was, że będzie tylko jeden film. Po prostu upadam z siły, no, mam brak motywacji, sami zajrzyjcie, jak wygląda aktualnie oglądalność filmów, które nagrywam. Także będzie tylko jeden w tygodniu, niedzielę. Wyjątkami będą filmy z unboxingów i z podsumowań zakupów z miesięcy poprzednich, tak? Także przykro mi, ale tylko jeden film. A jeśli chodzi o konkursy, konkursy będą teraz tylko i wyłącznie dla osób, które na bieżąco oglądają moje filmy, na bieżąco komentują. Także jeśli ktoś jest nowy, zapraszam do komentowania filmów. Jest ich 450 ponad. Także można bez problemu podkręcić swoją średnią, jeśli chodzi o komentarze. A jeśli chodzi o moich stałych oglądających, ale nie piszących komentarze, no to mam nadzieję, że zmotywuję Was do pisania tych komentarzy. Także proszę pamiętać, że te komentarze też są dla algorytmów YouTube. Także przykro mi, ale aktywni będą wynagradzani, że tak powiem. Dobra, moi drodzy, jest to na tyle. Oczywiście zapraszam osoby, które oglądają moje filmy, a nie subskrybują. Zapraszam do zasubskrybowania. Nic to nie kosztuje, mi pomoże. Chciałem też podziękować aktualnym subskrybentom za komentarze, za lajki, dislajki. Dziękuję również moim wspierającym mnie i mój kanał na YouTube. Dziękuję moim patronom na Patronite. Także jest to na tyle. Dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.